Witam serdecznie, drogie bliźnięta, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energię niosą bliźniętom. Lecimy, moi drodzy. Co też karciochy dla Was przygotowały na ten tydzień. Co dla bliźniąt? Jakieś świętowanie, zawieszenie, spojrzenie na życie z innej perspektywy, ale finansowo. Czyli finansowo nic się nie dzieje, no troszeczkę można poczekać. Czekacie na pieniążki, doczekacie się na nie. Dla tych, którzy czekają na pieniążki, to się doczekają. Jest szansa na wzbogacenie, jak to się mówi, w zdrówku sukces, słuchajcie, i jeszcze jakieś podróże. Czyli bliźniak, macie z przełożenia czwóreczkę buław, czyli tak naprawdę na co? Stabilizacja, spokojność, czyli na ten tydzień nic nie zagraża. Kurde, wszystko u wszystkich finansowych, widzę, że każdy się martwi o finanse, ale drogi bliźniaku, powiem tak, piękna energia, macie świętowanie, dzięki temu spojrzenie z innej perspektywy, tak naprawdę na pewne rzeczy, tak jakbyście coś zakończyły, jest tutaj pełna stabilizacja, czyli tak naprawdę idziecie po coś, ale jednocześnie to tak jakby jeszcze odrobinkę trzeba było zaczekać, ale to wiecie, że to wszystko jest na właściwych torach, czekacie, tylko dosłownie czekacie, nie wiem, czy 6 dni, czy 6 tygodni, przyjdzie Wam na coś poczekać tak naprawdę, ale jesteście gotowe, wydaje mi się, że do wyjazdu. Bardzo dużo bliźniaków jest mobilnych, dużo bliźniąt wyjeżdża w tym tygodniu gdzieś tam, być może za pracą, być może do pracy, być może wraca do bliskich, no bo tutaj mamy dziesiątkę denarów, czyli do partnerów, do pracy, do miejsc tak naprawdę, gdzie jest Wasze miejsce, tak, czyli powracacie do tego, jest ku temu szansa w tym tygodniu, będzie na to pieniążek, pieniążka nie zabraknie, stabilizacja jest, moi drodzy, pomaga jakaś kobieta z trygonu ziemskiego, tutaj widzę, jest powrót do zdrowia przede wszystkim u kogoś z Waszej rodziny z trygonu ziemskiego lub z trygonu wodnego, moi drodzy, ale ogólnie nic złego się nie zadziewa u Was, tak naprawdę nie ma co czytać, bo tutaj jest pełna harmonia, powinna być pełna harmonia, tak naprawdę jest taka chwila zawieszenia, bo na coś czekacie, tak, ale bliźnięta zazwyczaj na coś czekają, zawsze, jak nawet jak wszystko mają w porządku, to i tak na coś czekają, ale tutaj jest Wasza energia, czyli spinacie swoją energię przez cały tydzień, spięcie energii, tak naprawdę ruszenie do przodu, myślę, że od środy, bo tak wtorek mi się tutaj szykuje, tak patrzę, nie wiem czemu, ale wchodzi mi tu wtorek, że będzie trzeba na coś zaczekać, troszeczkę przystopować, tak jakby, i spojrzeć na coś, czy na problem, czy na to oczekiwanie, tak, żebyście spojrzeli troszeczkę z innej perspektywy, moje drogie bliźnięta, ale jednocześnie też pieniążka nie brakuje, tu się nic złego, słuchajcie, nie zadziewa, tu jest przepływ, tu jest koło, jesteście bardzo uziemione w tym tygodniu, tak naprawdę nie ma w ogóle Waszej energii, czyli musieliście wyjść ze swojej energii, która tak naprawdę pozbawiała Was dobrej energetyki, o tak bym powiedziała, jesteście w energii ziemskiej, czyli tak naprawdę bardzo mocno się uziemiacie w tym tygodniu, ale są też i podróże, mówiące o tym, że idziecie za pieniądzem, tworzycie ten pieniądz, oczekujecie na niego lub czekacie, że pieniądz przyjdzie z podróży lub ktoś przywiezie pieniążek lub należne pieniążki tak przychodzą do Was. Nic się złego nie zadziewa, jesteście w tym tygodniu zwycięzcami. Trzeci znak, który ma szóstkę buław, czyli tak naprawdę tylko u Was pokazuje się to w zdrowiu. Moi drodzy, jedyne co, to tylko uwaga na taki zbyt olbrzymi, taki bardzo wybujały optymizm, o tak bym powiedziała, bo jeżeli chodzi o zdrówko w szczególności, bo tutaj widzę, że są bóle głowy, pasowałoby się przyjrzeć temu, co się dzieje od żołądka w dół, dosłownie, i jest tutaj ręka, coś się dzieje z ręką, moi drodzy, bo jest ta podpórka, czyli coś się dzieje z rączką, ale od palcy, jak to się mówi, od paluszków do łokcia najbardziej, moi drodzy, widzę tutaj taką podpóreczkę. Nic poza tym złego nie widzę. Macie dostajecie jakąś szansę na zarobkowanie, być może szansę na zainwestowanie, być może pomysł na to, który się narodził, i patrzycie jeszcze tylko na ten pomysł i myślę, że ruszycie ku temu. Powiem tak, pomysł, który się zrodził, to jest coś, co jest dojrzewało i może być z przeszłości, tak? I będzie ku temu szansa, żeby się temu przyjrzeć, żeby bardziej racjonalnie na to spojrzeć i ewentualnie, żeby w to ruszyć. No macie same, słuchajcie, prawie denary i świętowanie, więc tak naprawdę, drogie bliźnięta, w tym tygodniu
tygodniu też tydzień należy do Was, jesteście zwycięzcami, nie wiem, czy są to wypłaty, czy są to jakieś granty, czy są to zwroty, słuchajcie, jakieś, bo tu coś przychodzi do Was, tak, to jest pieniądz dany, bardziej bym powiedział, bardziej mi tu pasuje na dany dla partnerstwa, dla małżeństwa, ale może być no w pojedynkę, tak, ale ogólnie jest to coś, co przychodzi do Was, bardziej dane, darowane, czy na, ale jest to należne i tak jakby jest szansa na spożytkowanie tego, to tak jakbyście miały od razu, coś przychodzi lub coś na co, coś co wiecie, jest informacja, przychodzi informacja, na coś czekam, jest, czy coś ma do mnie przyjść i ja na to czekam, w tym tygodniu wielka szansa na to, że to przyjdzie, moi drodzy, i jest od razu spożytkowanie tej zasobności, jest spożytkowanie na coś bardzo konkretnego, ale coś stabilnego, dobrego, co nie przyniesie Wam straty, tak bym powiedziała, drogie bliźnięta, poza tym nic się złego, słuchajcie, nie zadziewa, jest jakieś świętowanie, tutaj jest świętowanie, tutaj jest radość, tu jest radość z młodzieży, bo dwójka denarów to są młodzi ludzie, tak, czyli coś, czy coś na zasadzie, że coś się dziecku udało, być może, nie wiem, czy jest to szkoła, czy jest to szkoła, czy jest to coś pozytywnego, tak, jest to coś pozytywnego idącego, jest radość, duma z dzieci, tak bym powiedziała, że radość i duma z dzieci, jednocześnie, moje drogie bliźnięta, tyle, kochani, na ten tydzień, pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnego czytania. Hej, pa!